Witajcie RPGowcy w kolejnym odcinku gier fabularnych w serii Strona po stronie. Dzisiaj będziemy robić Stronę po stronie Dark Heresy. Dark Heresy wydane przez Copernicus Corporation, a prawa do tego ma Fantasy Flight Games. Przy czym Fantasy Flight Games ostatnio ma prawa do coraz większej ilości bardzo fajnych gier. W zeszłym tygodniu grałem w Twilight Imperium. Super gra. Najlepsza planszówka. To są moje serwoczaszki, które będą pilnowały i pilnowały, czy nie popełnią jakiejś herezji, przeglądając tej książki. Twarda oprawka, bardzo duża księga, bardzo dużo stron, tak by się wydawało, ale 440. Po prostu kartki są grube, bardzo dobrej jakości. Wszystko w środku jest bardzo piękne, ale wszystko po kolei. Selektywny lakier na okładce, tu możecie sobie obejrzeć, fajny efekt, specjalnie światło zainstalowałem, żółte, żeby u góry było widać, bardzo ładnie. Dobra, wszystko widać, więc otwierać mogę pierwszą stronę. A. I pierwsze wrażenie jest fenomenalne. Ja nie przeglądałem podręcznika, to jest pierwszy raz, jak przeglądam podręcznik. Grałem z 2-3 razy, stworzyłem sobie postać, nie wiem, czy będzie czas, żebym mógł opowiedzieć o tej postaci, pewnie nie. Bo tych stron mamy tutaj bardzo dużo, a nie chcę Was znudzić. Spis treści dość obszerny, do 440 strony, więc chyba pokrywa cały podręcznik. Na stało 41 milenium. Nie wiem do końca, czy to jest nasz świat w 41 milenium. Jesteśmy w drugim, jeśli dobrze pamiętam. W trzecim. Trzeci się zaczął, drugi się skończył. No to jeszcze trochę do tego świata mamy. On jest oczywiście technologicznie bardziej rozwinięty, jest to science fiction pełną parą. Natomiast jeśli chodzi o świat, z tego co się dowiedziałem, będą go kojarzyć lepiej osoby, które grają i są na bieżąco, jeśli chodzi o ten świat z Bitewniaka, ponieważ w podręczniku jest on dość słabo opisany, ale widzę, że jest tu tych stron dość sporo. Jest tutaj i o inkwizycji, o sektorach, początek gry, zawartość podręcznika. No dobra, to nie jest opowieść o świecie, tylko o podręczniku. Czyli co znajdziemy? Zastępy wrogów ludzkości. No dobra, no to z tego co wiem, mamy tutaj imperium ludzi, które jest zarządzane przez imperatora. Imperator jest, pełni taką wręcz rolę Boga. Jest nieomylny, wszechwiedzący, wszechwieczny i wszystko jest mu podporządkowane, również moralność graczy. Przez co, tak się zastanawiam, w jaki sposób wykrzesać jakieś dylematy moralne u graczy, ale nie ubiegajmy faktów, to nie jest filmik o dylematach moralnych, a o podręczniku. Oglądamy, jak wygląda, font jest piękny, kolorystyka, świetnie. Generalnie Copernicus Corporation wydaje mi się, że słynie w Polsce z tego, że wydaje bardzo ładne podręczniki. I one są tak robione, widać, że ktoś wyraźnie się stara. Są podstawy, czyli kostki, testy umiejętności, testy cech, co czym jest. I wszystko jest okraszone bardzo ładnymi rysuneczkami, które oczywiście są w klimatach tego dark science fiction fantasy. No bo mamy tutaj grimoire i jakąś holograficzną, gadającą głowę. Tworzenie postaci. Okej, prawdopodobnie. Jeśli chodzi o szczegóły, to na pewno Baniaka jest w stanie Wam to wytłumaczyć. Ja nie będę się tutaj wdawał, ale mogę Wam powiedzieć, że kula się kasetką, czyli tak jak w tradycyjnym Warhammerze. I w zależności od szansy procentowej, albo nam się udaje test, albo nie. Testy można modyfikować. Dziki świat, postacie. Gra się osobami, które służą imperatorowi, przynajmniej my tak gramy. I świat kopiec. Widzę, że tu jest opisany chyba konkretny świat, no bo ten świat zawiera tysiące, miliony planet. Jest przebiurokratyzowany, jeśli dobrze. Adeptus administratum, wszędzie urzędnicy. Ja zawsze mówię, że ja się boję dwóch rzeczy na świecie. Ja boję się dwóch rzeczy. Boję się pająków, nie wiem, czy to będą pająki, i boję się urzędników. I tu urzędnicy są. I urzędnicy mają władzę. I mają broń. I to są tacy sędziowie. No, proszę bardzo, daleko nie patrząc, jest pająk. Adeptus Mechanicus. To są jakby takie klasy postaci, którymi można grać.
Adeptus Amistratum, Arbites, Telepatika. Arbites to chyba będzie sędzia Dredd, taki trochę ala. Telepatika to będą psionicy jacyś, podejrzewam, jakąś magią, mechaniką. A tutaj technologia to nie jest takie science fiction, gdzie technolodzy się tym zajmują, tylko to jest takie zrytualizowane i zreligiozowane. W sensie podstawą jest tutaj religia, wiara, modlitwa, rytuały. Adeptus Ministratum. Niestety nie wiem. Bym musiał przeczytać. No nie czytałem. A rysunek mi tu za bardzo nie podpowiada. Też wygląda jak sędzia Dredd. No dobra. Gwardia Imperialna. No to są soldierzy. Tacy chyba najbardziej tradycyjny. Wygnaniec. No to taki Ronin. Okej. Okay. Teraz jak wybraliśmy archetyp, to teraz możemy wybrać rolę. Dobrze. Chirurgon. Hierofant. Niestety nie wiem, co robią. Mędrzec. Rola. Predyspozycja roli. Zdolność roli. Aha, czyli wybiera się mistyka. Czyli mogę być mistycznym wygnańcem, jeśli dobrze rozumiem. I mam bonusy z tego i z tego. Tak widać, tych ról jest tu dość sporo. Jest wojownik, zabójca. Wydaje mi się, że niektóre z tych ról pasują do poszczególnych profesji, a niektóre bardziej się uzupełniają i dają bardziej szerszy obraz postaci. Wydaj punkty doświadczenia, zbierze kwipony. Czyli dostajemy na początek jakieś punkciki i je przydzielamy. Rozwój, pamiętam, że to jest ważna tabelka. Predyspozycji umiejętności. No dobra, ok, zaczęły się tabelki w każdym razie. Ładne, czytelne tabelki. Imię można losować. Czyli jednak tak, czyli można losować. Czyli cechy wybieramy, ale nadal możemy sobie tutaj pozostawić sprawę losu, jeśli chodzi o tchnienie życia w postać. Najwyraźniej uznali, że gracze są na tyle rozgarnięci, że są w stanie wybrać, dokonać wyborów w tym momencie, a tu niektórzy woleliby jednak postawić na los. Kaprysy losu, na jakieś wydarzenia prawdopodobnie, wróżba, ciąg dalszy, niewinność to iluzja, bohater otrzymuje intuicję, jeśli już ją posiada, zamiast tego podniesie go intuicję o 2. Czyli rozumiem, że pewnego rodzaju wydarzenia życiowe wpływają na postać i ją unikatyzują. Rozwinięcie elitarne to chyba jest potrzebne później. Inkwizytor. Czy tu się gra inkwizytor? Psionik. To znowuż są pewnego rodzaju profesje. Nie wiem. Ale przechodzimy teraz do rozdziału z umiejętnościami. Jesteśmy na setnej stronie, czyli mniej więcej 1/4 naszego wideo jest za nami. Ale umiejętności to chyba smykniemy bardzo szybko, bo one są dość oczywiste. Mamy listy umiejętności. Cecha zastępcza. Predyspozycja pierwsza, predyspozycja druga, czyli jakby cecha główna i cecha dodatkowa. Lista umiejętności, specjalne dowodzenie, blef, ogłada, ok, dobra, czyli tutaj mamy rozwinięte wszystkie umiejętności po kolei. Nauka, czyli jak ktoś będzie chciał się wczytać w jakąś umiejętność, to może. Zakazana wiedza. Czyli pewnie jakaś herezja. O, mówiłem, że znajdę herezję. Herezja. Dobra. Dosyć żartów. To jest poważny filmik z poważną grą. Zdolności i właściwie to nie były, a to były umiejętności, a teraz mamy zdolności. Przeróżne zdolności dają umiejętności. A, czyli muszą być wymagania spełnione i pewne predyspozycje, żeby można korzystać z jakiejś zdolności. Bardzo fajne. Wiem, że jak ja grałem w tą grę, to z tego nie korzystaliśmy. A może znajdę coś na swojej postaci. Mocarny strzał, mis ostrza, niezłomny, odporność. Tutaj podobne cechy ma Warhammer 2. Potężny cios. O, to by pasowało do mojej postaci. A jakiś bardzo silny?
No dobra, w każdym razie jest tutaj dużo fajnych rzeczy. Jak widzicie, z tych różnych rzeczy się wybiera i wiele osób ma szansę stworzyć unikatową postać. Właściwości. Jeszcze to mamy. Właściwości. Łysiejący, ślepy, toksyny. Istota może zaatakować trucizną. No, mi to brzmi jak herezja. No dobrze, to te heretyczne strony pominiemy. Ślepy, toksyczny. Dobra, zbrojowna. Dostępność i wpływy. I wydaje mi się, że to jest to, dlaczego ci ludzie w to grają. Tak jak figurki się uzbraja i walczy i strzela i rozwala i pokonuje i niszczy. Tak samo i w tej grze, mam nadzieję, że tak mi się wydaje, tak jest nastawiona. No jasne, że jest nastawiona. Zobaczcie na te grafiki, z jaką pieczołowitością każdy jeden element narysowali, każdą jeden rodzaj broni. A jak sobie przejdziemy tu, to nie zrobi rysunku do każdej jednej zdolnością, umiejętnością, no coś tam, cechy. Tak więc broń, bardzo ważna rzecz. Tak myślałem, och, jaka piękna tabelka. No i piękne bronie. Chociaż jeśli chodzi o bronie, to poszli na łatwiznę, podejrzewam, bo już ktoś to kiedyś zaprojektował, a oni po prostu tylko z tego korzystają. No bo wiadomo, figurki i grafika powstawała. No ale tak, jeśli grafika do Warhammera 40 tysięcy powstaje od tych, nie wiem, 30 lat, 20 lat, no to ten podręcznik wydaje mi się, że ma ich mało. Chociaż z drugiej strony, jakby jeszcze dodać do tej treści, która tutaj jest, zdjęcia, trudno by było umieścić tą treść w takiej dużej knidze. Pola siłowe, super sprawa. Ekwipunek, żywność i używki, narzędzia, serwoczaszki. O, zobacz, twój braciszek. Okej. Usługi, no to mamy taki podstawowy przewodnik, pojazdy, no i super. Ciekawe, czy jest mechanika do tego. O, jakieś bardzo ładne tabeleczki, co to jest? Przykładowe pojazdy. No jest mechanika do pojazdów, no wiadomo, przecież to jest która ma swoje korzenie w figurkach. Moce psioniczne, czyli krótko mówiąc magia. Ciekawe, czy jest ryzykowna. Zjawiska psioniczne. Formaty mocy. Dobra, to jest skomplikowane. Proroctwa, moce proroc, piromancja. No, to jest chyba coś w rodzaju drzewka magicznego. No, widzę, że chyba warto być tutaj psionikiem, chociaż ta grafika sugeruje co innego. Walka. Haha. Ciekawe, jak duży rozdział poświęcony walce. Podział natury, wiadomo, ja robię akcję, oni robią akcję, walka, zaskoczenie, scena, inicjatywa, tury walki, koniec rundy, koniec spotkania. Akcje bojowe, widzę, że jest więcej, Warhammer miał tam atak, jagodne, szarża, a tu widzę jest dużo więcej. Tak więc jest szansa, że będziemy mieli tutaj do czynienia z bardziej spektakularną walką niż w pozostałych grach. Walka bez broni, okoliczności bojowe, diagram rozrzutu, no to już są chyba takie również klasyki znane i już lubiane. Premia, kary wymagająca, aha, okoliczności modyfikują poziom trudności. No i wiadomo, rany. Ostatnio moja postać straciła ponad połowę ran podczas jednego ataku. No i rzucała na wytrzymałość. Efekty krytyczne od eksplozji. O, to ciekawe. Oj, sorry, przepraszam. Trochę zatrzęsł słowami. Już was uspokajam. Nie denerwujcie się tak. Ja się trochę podekscytowałem tutaj. Wstrząs wywołany eksplozją powoduje skruszenie kości w nodze celu, która traci 2K10 punktów żywotności. No, to jestem ciekaw, czy ktoś to drukuje, czy może w zasłonce mistrza gry jest ta tabelka. Czy on nie wygląda jak Robocop? Nie, to niemożliwe. To jest zupełnie inny setting. Ruch, no wiadomo, figurkowcy, wiadomo. Latanie. Pojazdy w walce, super.
No to świetnie, bardzo mi się podoba to, że są pojazdy rozwiązane. Rodzaju uszkodzeń, pali się, narzędzia narracyjne. Ok, posłuchajcie, jesteśmy na 260 stronie, to mniej więcej tyle z podręcznika. I przechodzimy do narzędzi narracyjnych. Scena, sceny spotkań, podróży, decyzje, testy, czyli jednak faktycznie mamy tutaj subtelności, używanie wpływu, rekwizycja, interakcje społeczne, śledztwo, zdobywanie wpływu, utrata wpływu. Wow, to jest chyba bardzo ciekawe. To będzie mój ulubiony chyba rozdział, który sobie z uwagą przeczytam. Przykłady określania subtelności. Ciekawie to brzmi. Interakcje społeczne. Jest mechanika do interakcji społecznej. No to bomba. Są śledztwa, tropy. Tak mi się wydaje, że ta gra jest trochę właśnie taka nastawiona na akcję, na walkę, ale również na śledztwa, tajemnice, intrygi, biurokrację. A ta walka ze złem jest po prostu tylko tłem i pretekstem. Szok, szaleństwo, obłęd, mutacje. Ho, pięknie. To jest tabela mutacji? No nie, to jest tabela mutacji? Taka mała, wężowy ogon? O nie, to jest zdecydowanie za mała tabela mutacji. No cóż, ale skoro oni strzelają, a dopiero później badają, no to możliwe, że nie znają się na tych wszystkich mutacjach. A to jest, to są jacyś Beni, przykładowe postacie wspierające. Szary rycerz, a tylko trzech, dobrze. Inkwizycja Imperium, no pięknie. Święta Terra, Ultima Sekunda, no dobrze, okej. Okay. Filary Imperium, no i to jest ten element, który dla mnie zawsze był tajemnicą i zagadką, zrozumienie tej całej sytuacji geopolityczno-biurokratyczno-religijnej w tej grze. Kiedyś poszedłem na jakąś prelekcję, ale niestety nie mogłem zostać. A wydaje mi się, że ktoś mógłby to ładnie wytłumaczyć. Cztery potęgi chaosu. Pięknie, przetrwały i do tego czasu. Bardzo znane zdjęcie. Wiadomo, co to jest. Slaanesh. Nadciąga czas końca. To pewnie chyba są jakieś pomysły na scenariusze. Dezelon Prens. Tu są bardzo konkretne, widzę, informacje. A co to za kryptoreklama? Fantastyczna powieść, antologia. Okej. Okay. Łączność w kopcu, tak, tak, tak. To jest możliwe, że ten scenariusz, który ja gram, tak więc może ja go przeskoczę. Port Lockhart, port... Nie, to jednak nie jest ten scenariusz. Nord Delta, mistrz gry, okej. Okay. Jak być mistrz gry? Ja być mistrz gry. Grupa, zadania mistrza gry, test umiejętności, czyli bardzo praktyczny poradnik, sceny walki, jak opisywać, jak kończyć sceny. Wpływ inkwizycji, czyli jak świat, najpierw o mechanice powiedzieli, teraz o świecie, w jaki sposób wpływa na rolę mistrza gry. Łączenie poszlaki tropów, no świetnie, że nie nastawiają tego systemu tylko i wyłącznie na walkę, no bo jeśli to jest system, który wywodzi się z figurkowego systemu, no to wiadomo, że w tym figurkowym systemie, w tym bitewniaku jest tylko bitwa, więc fajnie, że tutaj jest to rozwinięte o inne aspekty. Motywy przewodnie, kampanii. No wspaniale. Bohaterowie niezależni i przeciwnicy. O, czyli taki mini bestiariusz. Tworzenie scen walki. Bestiariusz chyba faktycznie jest tutaj nie za duży. Nic dziwnego, że Baniak robił swój. Wydał PDF-a, nie widziałem go jeszcze, ale gorąco Wam go polecam, bo wiem, że są tam fajne rysunki i fajne postacie. Wiem, że ten projekt akurat był bardzo fajny i świetnie wyszedł. No, bardzo fajnie podobają mi się ta kompaktowość. To jest bardzo mały układ, wszystko jest czytelne. Fajne, podoba mi się. Takie coś na kartach by się zmieściło i mogliby taki pakiet kart wydać, które sobie obracam, obrazek, statystyki. Prawda? Mało obrazków. Wróg zewnętrzny. A to ciekawe. A wróg wewnętrzny, wróg zewnętrzny. Czyli spoza tego świata? O, no dobra. Czyli mamy tutaj mroczne żądze.
Brzmi bardzo ciekawy. Początek przygody. To jest przygoda. Tu mamy przygodę. Ja ją przeskoczę, bo kto wie, może będę w to grał, więc nie chcę sobie psuć zabawy. Wy też nie. Pewnie dodatek. Przechodzimy do indeksu. Uwielbiam. Po prostu uwielbiam, jak jest indeks. Chyba, że jest to bardzo skromny indeks. Wtedy jest to frustrujące, ale wydaje mi się, że ten jest dość obszerny. Karta postaci i tak wszyscy pobierają z internetu. Nie wiem, po co to dodają tutaj na koniec podręcznika, przecież nikt stąd tego nie wyrwie. Jako osobną kartkę, jakby to dali, to można by to skserować. A przy takich ciemnych kartkach to i tak się nie skseruje, ale robią klimat. Robią klimat, pokazują, jak może wyglądać taka karta postaci. I ostatnia okładka. Ja generalnie jestem pod wrażeniem samego podręcznika i samej grania. Czaszka, aż czereb jej spadł z wrażenia. No i generalnie chyba mogę Wam polecić. Ja bardziej gram w mistrzów gry, a w Dark Heresy gram u Maestro i jest rewelacyjnie, bo Maestro jest rewelacyjnym mistrzem gry. Natomiast system jak system. Natomiast jeśli jesteście battlowcem, kojarzycie Warhammer 40 000, graliście w grę komputerową Warhammer 40 000, to wydaje mi się, że ten system jest idealny do tego, żeby zacząć przygodę z grami fabularnymi. No i ciekawe, gdzie ta przygoda Was doprowadzi. Miłego grania wszystkim życzę i cześć.